krzyczycie? Niewinny! No, czyżby odwiedzał go w tym więzieniu? O, patrzcie, Geralt. Geralt, to tu na 100% jest nawiązanie do Geralta. Obrzydliwe karaluchy prowadzą z paskudnymi pluspiakami! Cicho, McLean! O, lightning dogania Duncana! Nie mogę, za to, że... Ja naprawdę tego nie oglądałem. To, że ja to przewidziałem, że on jest w więzieniu, to jest po prostu no, mistrzostwo świata. Ja to tak dla żartu sobie rzuciłem wtedy, a tu faktycznie kurde jebany poszedł siedzieć. Było się na dobre! Tak, widzicie? No, to rozumiem. Proszę, proszę, patrzcie państwo, kto to wpadł z wizytą już po roku. Odsiedziałeś swój wyrok za wyrzucanie toksycznych odpadów. Nie szkodzi, postanowiłem tu zostać. Mam wszystko, czego trzeba. Nawet szefa w wersji 2.0. Zrobiłem go z nerkowca. Co to? Twój kontrakt. Powstanie kolejny sezon. To jak będzie? Wchodzę w to. Dobra, zrobimy tak, w ten sposób. Śpiewajcie, a ja nie patrzę na intro. O je! Totalna porażka, plejada gwiazd. Ale gówno! Gdzie jest mamo, tato, wszystko gra? Co to ma być? No nic, oglądamy. Ale to już jest pierwszy minus, poważny. Oj, poważny minus, poważny. Tam w totalnej porażce plejadzie gwiazd. Po moim niezamierzonym rocznym urlopie doskonale mi zrobi znajome otoczenie i ludzie, których kocham. Dręczyć? To warunek mojego zwolnienia. Poza tym dręczeniem. Cały McLean. Więc zaprosiłem 14... Robot z Alejandro, błagam. Weźcie go, wypierdolcie z tej zbroi upośledzonego Ironmana, bo nie wytrzymam. Weźcie wielkich gwiazd, które... Dajcie im mojego przystojnego Alejandro. ...będą zmagać się w najbardziej niebezpiecznej, grożącej śmiercią rywalizacji o okrągły milion dolarów. Już przybywają. Powitajmy znanego z Zemsty Wyspy, Majka alias Chestera, Swietłane, Witą i Manitowe. Oto miłość Majka, pełna energii Zoe. O, Zoe, siema. Wysportowany indywidualista Lightning? To miał być skok? Patrz na to! Sia! Balonowy bystrzacha Cameron? To wysoce nielogiczne! Towarzyski mutant, miłośnik gier, Sam! Nie fajnie! Czyli co, będzie stara ekipa z czwartego sezonu? Rzucający wyzwania Farmer Scott! Władcza i silna Joe, która rządziła, póki podwładny się nie zbuntował. Jesteś trupem, McLean! I z naszej pierwszej ekipy stuknięta i złośliwa, wszystko wiedząca Nie, kurwa. Wiecie co? Ja może od razu zrobię recenzję tego sezonu, powiem, że jest gówniany, bo już trzy rzeczy wkurzyły tak na dobrą sprawę. Pierwsza taka, że skrócili muzykę, bo po co? Druga, że dali znowu tą gromadę dzieci z Bullerbyn. I jeszcze... Tego nie ma w moim kontrakcie! Psiapsiła Courtney, potem złodziejka chłopaków, Gwen! O! Dobra, może być. Chłopakiem! Niegrzeczny chłopiec Duncan! A co mi ta przebiegła diva, Heather? Nienawidzę Chrisa! Okej. Okay. Miła głupiutka Lindsay! Dobra, już jest lepiej. Czyli to będzie coś na zasadzie stara ekipa kontra nowa. To może być ciekawe. Ja latam! Oto
superfanka z Sierra. Totalno-porażkowa stalkerka. Blogerka. Blanco Diego! Okej, to jest też ciekawe, że Sierra dołącza, bo ona nie miała charakteru bez Cody'ego. A tutaj Oskarka chyba nie będzie. Chyba, nie wiem, może się pojawi. Więc może być ciekawe, jak będzie sama reagować, tak wiecie, bez żadnej tej ingerencji Cody'ego. I... zdziczałe dziwadło i sykiel! Serio? Żartowałem! Nawet mowy nie ma, żeby ten gościu... No, to git. ...wrócił. Ale fajnie tu znowu być. Witajcie, przyjaciele. Nie, ja nie mogę patrzeć na tego Ironmana, wiedząc, że tam siedzi Alejandro. Mój wspaniały, boski Alejandro. Nie jestem twoją przyjaciółką. Och, ktoś tęskni za swoim króliczkiem. Co? Za Alejandro? Też coś. Dobrze, że ten śliczny palant nie wrócił. Zamknij mordę. Masz mi zwrócić za pralnię chemiczną. Jeszcze czego? Ty też zamknij mordę. Rzuć okiem. Ten sam Chris, ta sama obrzydliwa wyspa, gdzie ja miałem głowę. Uprzedzam, w tym sezonie zajdą poważne... Ja ci powiem, gdzie ty miałeś głowę, chcesz wiedzieć? W pierwszym sezonie miałeś głowę między kolanami Duncana, a w kolejnych między kolanami kurwa każdego chyba. Naprawdę każdego. ...na zmiany. Od teraz wyspa jest w 100% wolna od toksycznych odpadów. Co? Wróciłem tu, żeby zbliżyć się do jakiegoś toksycznego świństwa, żeby stać się silnym mutantem jak moja kumpela Dakota. To szkoda. Czyli będzie wiele pracy i zero kołaczy, he? Ale na pocieszenie unowocześniłem wasze kwatery. W tym sezonie przegrani nadal będą spać w cuchnących starych chatach. Za to zwycięzcy zamieszkają w nowiutkim, przyjaznym środowisku hotelu Spa McLean. Z kamerdynerem, jacuzzi i całodobowym masażem. Biorąc pod uwagę wasz status gwiazd, podzielę was na drużyny w oparciu o dawne dokonania. Bohaterowie kontra dranie. Ja oczywiście będę w drużynie drani. Zacznę nie urządzić jeszcze przed... Tak, i to jest o czym mówiłem o Heather zawsze. Ona jest świadoma tego, że jest po prostu złą postacią. I to mi się podoba. Przed lunchem. Bohaterowie kontra dranie? Pewnie nie będę w drużynie z Duncanem. Chyba, że Chris uzna go za bohatera. Akurat. Heather, Duncan, Lightning, Joe, Scott i Gwen. Od tej pory jesteście nikczemnymi sępami. Si ekstra! Co? Dlaczego jestem w drużynie drani? Bo ukradłaś mi chłopaka i stałaś się nową Heather? Tak, dobrze gada. Ale zrobiłam tyle dobrego. Nie jestem draniem, jestem miła. Bycie złym jest fajne. Jesteśmy w tej samej ekipie. To dobrze, co nie? No może. O, rany! Wróciłem tu tylko dla Gwen. Lepiej niech nie ma fochów, bo będzie tak, jakbym uderzał do Courtney. Mike, Zoe, Cameron, Sam, Courtney, Lindsay i Sierra. Jesteś... Zamieńcie Courtney z Gwen i, ta, i to jest Dream Team. To jest zasłonie Dream Team. Tylko weźcie, wypierdzielcie ten... Jesteście bohaterskimi chomikami. Przepraszam, co w chomikach bohaterskiego? A co, wolisz bohaterskie hipcie? Chomiki są w porządku. Chwilunia, jest ich 7, a nas 6, to nie fair. Potrzebowałem w samolocie miejsca dla Izykiela. Dobra, weźcie sobie robota. To nie jest robot, to Alejandro. Myślałem, że robot umie mówić. Chip komunikacyjny siadł, jakżem był w pudle. Po jakiemu to było? Nie zbliżaj się do mnie, tosterze. W tym robocie jest coś, co bardzo mi się podoba. Tegoroczne wyzwania będą ukłonem w stronę klasyki, ale... Mateusz Luszczynicany, kolega, proszę przywitać. ...sprawią, że to będzie najtrudniejszy sezon w dziejach. Pierwsze wyzwanie, szukanie klucza do hotelu Spa. Tak, złożycie hołd pierwszemu wyzwaniu w dziejach totalnej porażki. Skoczycie z klifu do... Czemu uważam, że w robocie jest Alejandro, bo widziałem zakończenie trzeciego sezonu, po prostu dlatego. ...do
prawdy, w której roi się od głodnych rekinów. Dobra, może i mam fobię na punkcie rekinów. Nie moja wina. Jak wskoczycie do wody, omijajcie rekiny i spróbujcie capnąć klucz. Ale wybierajcie mądrze. Tylko jeden z nich pasuje do zamka. Jeśli przeżyjecie i staniecie na suchym lądzie, kumpel z drużyny zawiezie was do hotelu w dziecięcym wózku z wyścigu po Central Parku z trzeciego sezonu. Wygra drużyna, która pierwsza otworzy drzwi. A ktoś z drużyny przegranych jeszcze dzisiaj wróci do domu. Spotkamy się przy klifie za 15 minut. Raz, raz! Chwila! Nie powinniśmy może przebrać się w kąpielówki czy coś? Sargi! Nie ma czasu! Trzymaj się ode mnie z daleka! Sierra, dlaczego tu wróciłaś? Chcę wygrać dla Cody'ego. Wygralibyśmy poprzednio, gdybym przypadkiem nie wysadziła samolotu. A tak! Włosy ładnie ci odrosły. Dzięki! Brakuje mi mojego mężczyzny, ale dla niego tu jest niebezpiecznie. Na pewno uda mi się wytrwać i wygrać ten milion. Tęsknię za moim Cody'em! Okropnie! Przepraszam. O dobra, to będzie bardzo fajna relacja. Już to czuję, to będzie dobre. Uważaj, stara Heather. Nie podskakuj, nowicjuszko. Hej, to, że jesteśmy w drużynie drani, nie znaczy, że musimy zachowywać się jak dranie. Wszyscy w zespole powinni ze sobą współpracować. Racja. Nie ma mowy, nic z tego nie będzie. Ja nie ufam nikomu. W tym imię. Chyba dobrze poszło. Courtney przez cały czas tak się na mnie gapi, jakby mnie chciała zabić wzrokiem. Mogę odwzajemnić to spojrzenie. Halo? Courtney? Hej! Przywykłem, że dziewczyny na mnie wrzeszczą, a nawet biją. Ale że ignorują, to nie w porządku. To znaczy... A co mi tam? Psst. Duncan chce, żebyś na niego wrzeszczała ze względu na przeszłość. Trata czasu, on nie słucha. Zresztą między nami skończone. To łobuz. Wiedziałam, że to nie będzie trwać wiecznie. Ale Gwen? Miałam ją za przyjaciółkę. Kogo mi brakuje w tym sezonie? Szczerze? Kogo bym zobaczył tutaj w tych postaciach jeszcze? Na dobrą sprawę trochę nikogo, wiecie? Każdy tutaj... No, chyba nikogo. Owen, DJ, LeShona już swoje, że tak powiem, odbębnili. Wydaje mi się, że taka ekipa, jaka jest, jest dobra. Tak mi się wydaje, że wszyscy tutaj powinni być. Tak mi się wydaje. Błędu. O! Wiesz, jak przestać popełniać błędy? Naucz mnie. Witaj, Plejado Gwiazd! Proszę, to wasze wózeczki. Czerwony dla nikczemnych sępów i... Nie, no tak, no DJ jest moim ulubieńcem, ale to nie znaczy, że chcę, żeby był w każdym sezonie i po prostu, żeby jego postać się znudziła. Lubię go, ale trzeba przyznać, że jego tak jakby już postać się skończyła, taką dobrą sprawę. A Krzysia nie chce, bo to Krzysiu po prostu. Szczero złoty dla bohaterskich chomików. Macie 30 sekund na wybranie kierujących, począwszy od teraz. Ja prowadzę! Nie, ja prowadzę! Si błagam! Jesteś najsłabszym kierowcą go-kartów na świecie! A ja jestem mistrzynią wyścigu wózków sklepowych! Nie, nieprawda. Powiedziałam tak, bo... Trzeba mieć szacunek dla tytułu! Joe prowadzi! Weź mnie zostaw! Ale Joe, jesteś tak wysportowana, że powinnaś raczej nurkować. Nie mów mi, co mam robić, ty gotko! I nie próbuj mnie pocałować! Co?! Po 3 sezonach bycia miłą mam status nikczemnej całującej? Ostatni raz mówię, Duncan i Courtney się rozstali zanim on i ja się zeszliśmy. Nie można ukraść chłopaka, jeśli chłopak jest wolny. 10 sekund! Dasz sobie radę! Może weź to na siebie? Lindsay to zrobi. Dobrze, wszyscy poza Joe i Lindsay biegusiem na klif. I'm stuck. Się pierwszy! Kto? Kto? Kto?
nie będzie żygów teraz? Będą cenzurować? Nie, to będzie jakaś dupa wołowa. Pierwszy znajdzie klucz, a kto? Zginie w wodzie, w której roi się od rekinów. Dowiecie się po przerwie z totalnej porażki Plejady Gwiazd! Na miejsca, ludzie! Czas na nurkowanie! Przodem, nalegam! Po jednym nurku z drużyny poproszę. Kolejny musi czekać na powrót wózka swojego zespołu. Uwaga! I... Woo! Lightning skacze! Sipunkt! Tak! Naraz, frajerko! I dranie obejmują prowadzenie. Ruszaj, już, już! A powiesz, którędy do hotelu? Zapomnij, sama to zrobię! Ej! Żadnych zmian! Musi prowadzić wyznaczony kierowca. Dobra. No to pchaj. Jasne. A powiesz, jak się pcha? Słuchaj, nie lubisz mnie, stara, a ja bardzo nie lubię ciebie. Czego tu nie lubić? To żart, tak? Jesteśmy najmocniejsi w naszym zespole. Nie wchodźmy sobie w drogę do chwili połączenia drużyn. Super! Wtedy nie kibicuję do niego, kibicuję bohaterom. Mimo, że jest tam Kortni. Tak. No, kluczyku, przekręć się w zamku! Nie pasuje, bo to niewłaściwy klucz, bystrzaku. Nie ten klucz! A może okno jest otwarte? No dalej! Wielu czytelników mojego bloga było złych, że się spiknęliście. Ale ja rozumiem. Miłość to miłość. Ze mną i moim Kodim było tak samo. Tak, jesteśmy tacy jak wy. Jest już Joe! Może całż na szczęście? Nie mam czasu. Nic jej się nie stało? Ten klucz wygląda jak Cody! Nie wiem, gdzie się uczyłaś pchać w wózek! Co jest? Nie! Ale... Ciężki! Sorry, zjadłam duże śniadanie. Posłuchaj, dzieciaku, ja tu rządzę. Wejdź mi w drogę, a zmienię twoje życie w prawdziwy koszmar. Ha! Wierz mi, nie mam zamiaru rządzić. Ale proszę, ty się nie krępuj. Poważnie? O kurczę, to nie ten. Wybrałeś zły klucz, Dan Głąbie. Ha, niezłe. Dzięki. Wow, nareszcie ktoś docenił moje zabójcze riposty. Słyszałeś coś? O, już są! Powodzenia! Dobre rekiny! Gwen! Wybacz! Super! On mnie ocalił tyle razy! Odwdzięczyłam się! Gazo! Myślisz, że nie wiem, co robić? Twoja kolej! Chwila! To dlatego było mi tak niewygodnie. Niech to! Czy tak trudno wybrać właściwy klucz? Mogłaś sama zanurkować, nie? Wydaje mi się, że Lindsay jest bardziej inteligentna. Mimo wszystko. No spadam! No nareszcie! Nie! Frajer!
byłam tak wykończona od startu w siedmioboju. Nie pasuje! No już wracamy! Chcę wygrać milion, żeby kupić sobie dożywotni zapas błyszczyka do ust, ale zapomniałam, jakie to męczące. Nie sądziłam, że to powiem, ale żaden błyszczyk nie jest tego wart. Twoja kolej, stary! Nie, nie zmusicie mnie! A właśnie, że tak! Jest Lindsay! Luzik! Tobie się uda! Musisz zanurkować! Albo ty, albo robot! A robot pewnie nie jest wodoodporny! Ale jest rakietoodporny! I po raz pierwszy w tym wyzwaniu bohaterowie obejmują prowadzenie! Skacz! Nie! Na razie niech rdza cię prowadzi. Zostawcie go. Jest. O! Jest i on. Nie wierzę! To chyba jakiś żart! Ostatnie co pamiętam, to że Wulkan spiekł mnie na chipsa, a Chris wcisnął mnie w strój robota. Dla zdrowia. Cieszę się, że wreszcie odzyskałem wolność. Podziękuję Scottowi za tchórzostwo. Yeah, boy, he's back! Siedziałem w kostiumie robota przez rok. Moje nogi zachowują się, jakby były w śpiączce. Pobudka, wstać! No i nic. Zły klucz! Stracimy prowadzenie! Jalapeno? Kiedy się tu zjawiłeś? Głupiutka Lindsay, byłem tu cały czas. Ha, dokładnie. Finalmente! Drzwi są otwarte! Wygrały sępy! Bardzo dobrze, kibicowałem od samego początku. Witajcie na pierwszej ceremonii przy ognisku. Podoba wam się orzeszkowa loża? He? Zwycięzcy popatrzą, jak ich rywale wykopują kogoś, a po wszystkim udadzą się do hotelu spa na kolację. Słuchaj, uważam, że tak właściwie nie zrobiłam nic złego. Ale przykro mi, że ta sprawa z Duncanem tak się skończyła. Proszę, zebrałam je dla ciebie. A co? O nie, masz alergię? Zachowanie godne drania. A co? Zanim zaczniemy, niech jeden ze zwycięzców zgłosi się do mnie po specjalną nagrodę. Ha! She lightnings! Super! Twoją nagrodą jest samotna noc na wygnaniu na Wyspie Kości wśród wygłodniałych dzikich zwierząt. O, bardzo dobrze. To ma być nagroda? Oczywiście, że tak. Gdzieś na tej wyspie znajduje się figurka niezwyciężoności. Kto ją znajdzie, będzie miał fory. Ha! I teraz nam to mówisz? W tym sezonie będziecie głosować, umieszczając X na zdjęciu osoby, która... Dobra, ten sezon da się jeszcze uratować. Wypierdalamy Courtney na pierwszym odcinku i dalej jest gituwa. To jest plan, nie zawiedźcie mnie. Chcecie wyeliminować. No. Do roboty! Bra. Dobrze, na wyspie zostają Cameron, Sierra, Zoe, dobrze. Mike, no, okay. I Sam. Okay. Lindsay, jesteś na wylocie, bo nie Miesz pchać wózka! A Courtney jest na wylocie, bo kazała Lindsay pchać wózek. No, wesołej... Tak, wesołej papieżowej. Dzisiaj taka mocna papieżowa, bo rocznica, także wesołej papieżowej. I czy co? Dzisiaj opuści... Błaga, nie, tylko nie, dlaczego... Szkoda, bo nie chcę, żeby Lindsay odpadła, no. Raz. Błagam, Courtney, wypadaj. Zróbcie mi to, chociaż raz. Proszę, chociaż raz. Lindsay! Zaraz? Muszę wejść na te okro... Nigdy się nie doczekam. Nigdy. Tą katapultę? Nie.
tym roku mamy całkiem nowy sposób eliminowania uczestników. Przed wami muszla wstydu! Yes. Opatentuję ją. Jej! No, do zobaczenia. To była... Kto następny załapie się na spłukiwanie? Żeby się tego dowiedzieć, oglądajcie totalną